Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 23 Ultimate Team i dzisiaj, drodzy państwo, mamy malutki jubileusz, setny odcinek z serii Ultimate Team na moim kanale, więc witam was bardzo serdecznie i z tej okazji otworzymy sobie paczkę specjalną, paczkę za 300 tysięcy coinsów lub chyba tam jest 2000 FIFA points, mam nadzieję, że coś fajnego poleci, także trzymajcie kciuki. Jak widzicie, ja się w koszulce Juventusu, tak stwierdziłem, że zawsze mi mówiono, że słabszych trzeba wspierać, więc Juventus, trzymam za was kciuki, żebyście w Lidze Europy poradzili sobie z Nantes, bo ostatnio trochę nie pykło, a teraz już tak bez beki, ale przechodzimy do odcinka. Aktualnie, jak widzicie, mój skład bez zmian. No sami dobrze wiecie, że zmiany w tym składzie to nie jest tania rzecz, aczkolwiek podoba mi się ławka rezerwowych i nawet tym Fredem fajnie mi się grało. Zagrałem jedno spotkanie, strzelił bramkę, dobrze się poruszał, także szczerze, Fredem nawet nie wiem, czy mi się fajnie nie grało niż Verratim. Aczkolwiek to trochę chyba kontrowersyjna opinia. No dobra, słuchajcie, w takim razie zerknijmy sobie najpierw na Objective. Czy mamy tutaj coś nowego? Tradycyjnie sprawdźmy, chyba nie. Jeśli chodzi o Objective, jeśli chodzi o nowy event, to o właśnie, ten gościu jest nowy, Schaffer, do zrobienia w Silver Stars. Jeśli chodzi o właśnie event, to powiem wam tak. Chyba w piątek nie będzie tego pack openingu co tydzień, bo skoro nie będzie nowego eventu takiego paczkowego, że tak powiem, to raczej nie będzie sensu otwierać, więc zobaczmy jeszcze w SBC sobie, czy tutaj coś mamy. No mamy. Mamy coś, co jest według mnie no niezbyt mądrym posunięciem ze strony EA Sports. Dlaczego Rodrigo dostał Motma w FIFA i to w SBC po meczu z Liverpoolem? Nie mam zielonego pojęcia. Czemu to nie był Vini czy Benzema? Nie wiem. Jak ktoś z was oglądał mecz, no to na pewno wie, że no, Rodrigo akurat w tym meczu na Motma no, według mnie nie zasłużył, ale w EA stwierdzili inaczej i stwierdzili, że 8-4 albo 8-3, tutaj przepraszam, jedno i drugie trzeba przepalić, więc ile ten Rodrigo kosztuje od zera robiony, już wam powiem. Szkoda, że on nie ma 5 gwiazdek sztuczek, no to wtedy by wiadomo, byłoby trochę lepiej. Rodrigo kosztuje około 100, a jego ta wersja lepsza kosztuje 240 tysięcy, ten Fenom z World Cup, także no dziwne, gdyby to on dostał teraz kartę 88 na przykład, lepszą od tego Fenoma, okej, no może chcieli nagrodzić kogoś po prostu z Realu Madryt i dlatego jego wybrali, ale dali mu teraz kartę słabszą, więc to jest totalnie bez sensu. Jeśli chodzi o moje rzeczy, te, które chciałbym sobie potwierać, to dzisiaj na pewno 83 razy 10 też, ale najpierw przejdźmy do tego, co jest oczywiście w tytule, co też chciałbym otworzyć na początku, czyli otworzymy tą dużą paczkę, która na mnie czeka. Ona kosztuje albo 300 tysięcy, albo 2000 FIFA pointsów, więc 100 zł. To jest paczka warta 100. Obok mamy też inną paczkę za 3000 FIFA points, aczkolwiek ona jest wymienna, ta jest niewymienna. No, może ktoś jakimś fartem poleci dobry. Otwieramy więc, trzymajcie kciuki, żeby to był RTTF jakiś. Zobaczmy. Nie ma karty Road to the Final. Oj, to jest Casemiro. Casemiro 89. Czy w środku może być Road to the Final? Chyba nie. No niestety. To jest paczka warta 100 zł, przypominam. Na setny odcinek chciałem zrobić coś fajnego, tworzyć paczkę specjalną, ale chyba nie było warto. Zobaczmy, jedna ikona Prime do wypożyczenia. Mamy tutaj Cafu, Stoiczkowa. Ej, jestem ciekaw, jak tym Stoiczkowem by się grało, naprawdę, więc weźmy sobie Stoiczkowa, zagram nim. A teraz to sobie muszę popodmieniać po prostu i dajcie mi chwilę. Otworzymy zaraz paczkę 83 plus razy 10. Dobra, otwieramy paczkę 83 plus razy 10. Na to czekałem. I czekać mogę dalej na dobry traf. No Foderek dzisiaj leci. I tyle, nic poza tym tak naprawdę. 86 screenar, w środku Vardy, jeszcze trochę 84, 83. Ale nadal bez RTTF-a jakiegoś nowego, fajnego. Dobra, sprawdzimy sobie tego Stoiczkowa. Wrzuciłem go na LW. W meczu nominalnie będzie na ataku w formacji 4-2-3-1. Kilian trochę sobie dzisiaj odpoczniesz. W ogóle jakie statystyki ma Mbappé? Ile on bramek strzelił? 140 bramek w 120 spotkaniach i 56 asyst. Czyli udział w prawie 200 bramkach w 122 meczach. Można? Można. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Co to za skład jest? Oj, ktoś sobie zaczyna RTTG chyba. RTTG, tak, RTG.
Za dużo Road to the Final. Dobra, pierwsza po prostu padła do Stoiczkowa. Stoiczkow. Lobikiem pyk. Aj, ładnie to chciałem zrobić. No, strzel. Kurczę, już myślałem, że tego nie trafi. Gowu na 1 do 0, no ale nie oszukujmy się, no z takim składem to powinna być formalność, żeby wygrać. Dlatego trochę tym Stoiczkowym spróbuję się pobawić. No nie no, to jest zbyt łatwe. Stoiczkow, ol! Jaka luta! 3-0, to już pomijając skład i tak dalej, no to był naprawdę bardzo fajny strzał. A miał być techniczny, ale łupnął. Tak sobie teraz myślę, wiecie jaką najbardziej chciałbym... Czekajcie, tylko uderzę. Najbardziej jaką chciałbym mieć ikonę na ataku? Chciałbym, żeby to był Puskas, taki, który ma 5 gwiazdek sztuczek. To było po prostu mega, tak dobrze mi się dawniej grało Puskasem. Jeszcze jak miał 5 gwiazdek skill move, to był po prostu niesamowity. W tym roku też chętnie bym pograł takim Puskasem. Tak, jeszcze jedną sobie strzelę, ale tak naprawdę, szczerze wam powiem, czekam już na koniec tego meczu. Tak sobie go gram, bo gram, ale no czuć, że przeciwnik też oczywiście jest słabszy, ma skład taki bardzo podstawowy, więc trzeba po prostu to dograć. Honorowa. 4 do 1, 82 minuta spotkania. Zaraz jeszcze Suarez, jakiś non-rare. I cyk, po ziemi musiałem szybko strzelić, bo jakbym już trafił bramkę. Stoiczkow, wykończenie top. To trzeba przyznać. I mamy koniec tego spotkania, 5 do 1, ale przejdźmy sobie teraz do paczek, bo myślę, że to będzie nieco ciekawsze niż ten mecz. 10 strzałów, 3 bramki, Stoiczkow jak najbardziej na plus, ale też widzieliście skład mojego przeciwnika, więc nie ma co się jarać zbytnio. Otworzymy sobie teraz 5 paczek 81+. Przygotowałem właśnie przed chwilą, żeby coś może dobrego trafić, ale jak to nie będzie karta specjalna, to umówmy się, że będę pomijał. Piotr Zieliński, no proszę, jestem ciekaw jak Napoli poradzi sobie w ogóle w Lidze Mistrzów. Mam nadzieję, że dojdą jak najdalej. A teraz patrzmy na kolejne nasze trafy. Trafiliście coś w ogóle dobrego z tych paczek 81+, czy jednak nie? No nie, to nawet ekranów nie było teraz. 84 Depol na razie najlepszy, Taliska. W ogóle często wypada mi Taliska. Nie wiem, czy u was też tak jest, ale non-stop się pojawia. Druga paczka z rzędu nawet bez ekranów. Rakitic i Werner. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna paczka i lecimy z następnym meczem. Przepraszam, to jest 80+ teraz. Razy 8. Czy to będzie Dzeko? Czy to będzie Dzeko? Oczywiście, że tak. Dobra, mecz numer 2, tym razem już skład normalny, że tak powiem. Van der Sar na bramce, Casemiro, Best, Richarlison, Neymar. Zwykły Neymar nadal daje radę według mnie, dlatego ja zastanawiam się ostatnio, żeby zbierać na Neymara w informie. No bo ten Centurion to jednak jest turbo drogi. Jak widzicie, zostawiliśmy jeszcze dalej w składzie Stoiczkowa. No zobaczę, jak się będzie spisywał. Panie Stoiczkow, komu tu zagrać? Komu podać? Komu podać? Dobra, zrobimy to tak. Zewniak. Ty, no to miał być Zewniak. Piękne podanie, proste padły do Stoiczkowa. Stoiczkow. Ball roll i lobik. To, co was uczyłem niejednokrotnie. 1-0 w 10 minucie. Piękny lob. Nie no, drugi lob to byłoby za dużo. Jak to Jarzyna strzelił? Nie mam pojęcia, ale jakoś się tam przepchnął. 2-0 w 14 minucie. Ale Stoiczkow dalej chodzi spoko. Ty no, jaka poprze... Co ten Stoiczkow taki odpalony? Jak się zastanawiałem, uderzać czy podawać piętą.
Chwilę mi to zajęło, ale po prostu strzeliłem po krótkiej all over runem. Zrobiłem sobie też zmiany. Verratti wpuszczany do środka, Bale na ataku zamiast Stoiczkowa, na prawej stronie Mane, którym naprawdę gra mi się super z ławki. No i wpuszczony też Okocha na SPO, tak żeby się coś działo, jeśli chodzi o pięciogwiazdkowców na tej pozycji dalej. Koniec tego drugiego spotkania, 3-0, naprawdę kolejny fajny mecz. No i powiem wam, że kurczę, chyba jednak Verratti jest lepszy w środku od Freda. Jak sobie go wpuściłem, to bardzo fajnie grał i bardzo dobre podania też przerzucał. I lepiej się według mnie ustawia właśnie do przecięć podań, tak jak robi to Modric. Dalej wolę Modricia, ale ten Verratti jest super. I na koniec otworzymy sobie jeszcze paczkę za 1000 FIFA points. Zobaczmy, czy w środku ktoś będzie. Tysiak mi został, więc otwieramy, sprawdzamy. Czy to będzie walkout? To jest walkout i to jest zawodnik Chelsea, Koulibaly 87, ale to niestety nie jest to, czego szukam, aczkolwiek sobie go chętnie sprzedam. Dobra, w takim razie to quickseluję i widzimy się mordy następnym razem już jutro, dzisiaj wieczorem też na streamie. Jak będę oglądał mecz Barcelony z United, no to wiadomo, że pewnie trochę później dam wam znać, najlepiej na Instagramie, na stories. W każdym razie, do następnego, trzymajcie się, na razie i piona.